Witam Państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj patelnię firmy Skepshut. Jest to patelnia 24 cm, patelnia głęboka, tradycyjna ze stalową rączką. Jej numer katalogowy to 0004. Wpisując ten numer u nas na stronie, można znaleźć bezpośrednio tą patelnię. Podpowiem, że ten sam symbol, ten 0004 z literką S, można znaleźć tą patelnię z rączką silikonową lub literką T. Na końcu jest to z rączką drewnianą. Tamte rączki są o tyle lepsze, że mają tutaj taki dodatkowy haczyk do zawieszenia. Tutaj też jest niby zrobiona taka dziurka, ale to jest zupełnie coś innego niż gotowy haczyk do zawieszenia takiej patelni. Patelnia generalnie od producenta przychodzi mniej więcej w takim stanie, czyli tylko i wyłącznie z metką. Nie jest opakowany w żaden dodatkowy kartonik. Dodatkowo jest dołączona polska ulotka, bo jest to oczywiście szwedzka patelnia, ale producent dba o naszych rodaków, że tak to nazwę, i przesyła też polskie ulotki. Tak wygląda sama ta patelnia. Wysokość tego to jest przynajmniej 4-5 cm. Tak jak mówiłem, średnica to 24 cm. Należy brać pod uwagę to, że jest to ten wymiar, nie spodu. Spód jest trochę mniejszy. Tutaj mamy spód. Oczywiście nadaje się na kuchenki indukcyjne, jak i również inne kuchnie typowe gazowe, elektryczne. Spód, jak widać, jest gładki. Tutaj ma tylko informację, że jest wyprodukowane w Szwecji. Tutaj z przodu mamy logo producenta. I rączka jeszcze wygląda mniej więcej tak. Powierzchnia, jak widać, jest ona gładka, ale nie jest idealna. Że tak powiem, to już mają niestety do siebie patelnie żeliwne, że te powierzchnie dolne nie są idealne, ale oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby stosować taką patelnię, zwłaszcza na kuchenkach indukcyjnych. Całość wykonana z żeliwa, rączka jest tylko ze stali nierdzewnej. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.